Redakcja arhn.eu wspiera sklep OleOle, fani gier i technologii. arhn.eu. Wiecie, kogo mi przypomina Windows 7 obecnie? Takiego żwawego, wierzgającego staruszka, którego wyrodna rodzina postanowiła uśmiercić, ale ten nogami i rękami się zapiera, bijąc wszystkich laską i pokrzykując: puśćcie mnie! Jestem zdrowy! Jeszcze sobie daję radę sam! Zostaw mnie! A tak bardziej serio, to Windows 7 miał umrzeć, ale bardzo nie chce. Co udowadnia, wymuszając kolejne update'y, bo jak się okazuje, te, które miały niejako zakończyć jego żywot, tylko go zabugowały, przynajmniej w niektórych przypadkach. Część użytkowników donosi, że po zainstalowaniu ostatnich aktualizacji komputer nie chce się zamknąć. Zupełnie jak antyszczepionkowcy. Dokładnie tak, komputer nagle stwierdza: co tam, kolego? Chciałbyś sobie zamknąć system? A takiego wała, nie masz odpowiednich uprawnień. Z doświadczenia wiem, że taki bunt maszyn potrafi być niezwykle frustrujący, dlatego jeżeli problem Was dotyczy, odsyłam do poradnika na stronie ithardware.pl. Z góry zastrzegam, że nie korzystałem z tego poradnika, więc nie wiem, czy wskazane w nim metody działają, bo wiecie, korzystam z Windowsa 10 czy coś. Ale wygląda na to, że zatwardziali użytkownicy siódemki muszą się przyzwyczaić do coraz częstszej gimnastyki, jeżeli chcą utrzymać normalne funkcjonowanie swojego ulubionego systemu. Zatem może to znak, że pora jednak zmienić system operacyjny. Ale po złości temu wstrętnemu kapitaliście Billowi Gatesowi postanowiliście, że nie będzie to Windows 10. Co zatem powiecie na najlepszego Linuxa? I powiecie: hu, kebab, mocne słowa jak na człowieka z co najwyżej elementarną wiedzą na temat systemów spod znaku pingwina. Wstrzymaj konie, ziomuś! I fakt, może moja wiedza na temat Linuxów nie jest największa, ale dostatecznie duża, żeby wiedzieć, że nazwanie któregoś distro najlepszym momentalnie powoduje gwałtowny skurcz kołaki fanów innych dystrybucji. Dlatego od razu zaznaczam, to nie ja powiedziałem, że najlepszy jest Clear Linux od Intela. To Michael Ralabel z serwisu Foronix. Michael kupił bowiem najtańszy laptop własnej marki Walmartu i postanowił sprawdzić, jaki system sprawdzi się najlepiej na tym budżetowym sprzęcie. W ten sposób za $200 stał się właścicielem Motile M141 wyposażonego w Ryzena 3200U, zintegrowaną kartę Vega 3, 4 GB pamięci RAM oraz 120 GB przestrzeni na dysku SSD. Przyznam, że w tej cenie sprzęt, mimo że budżetowy, to jest w istocie wręcz zaskakująco dobry. Sam bym sobie taki kupił. Ale nie będę się tutaj nad tym rozwodził, przejdźmy zatem do rzeczy. Michael z ciekawości postanowił sprawdzić, jak z szeregiem zadań radzi sobie zarówno w pełni zaktualizowany Windows 10, jak i popularny Linux, czyli Ubuntu 20.04 LTS. Choć w jednych testach lepiej wypadał Windows, a w drugich Ubuntu, to ze średniej nasz tester wywnioskował, że mimo wszystko Ubuntu mniej więcej o 15% wydajniej radzi sobie z powierzonymi mu zadaniami. Zachęcony wynikami postanowił sprawdzić kilka innych distro, żeby zobaczyć, jak one sobie poradzą. Do tego wybrał już testowane Ubuntu, jego wcześniejszą wersję 18.04.3 LTS, Fedora Workstation 31 oraz intelowskiego Clear Linux 3.2.2.3.0. I wiem! Rozumiem. Przepraszam bardzo, że w swoim zestawieniu Michael nie uwzględnił waszego ulubionego Indie Linuxa, atomowy morświn, kodzonego po godzinach na Amidze przez urugwajskiego programistę pustelnika lepiający z góry. Nieważne. Wybrał tylko 4 i je przetestował i wyszło mu, że Clear Linux jest w istocie najlepszy z nich wszystkich, przynajmniej w 43 z 55 przeprowadzonych testów, co praktycznie deklasuje wszystkie pozostałe. Czy przekonuje was to do przesiadki z okienek na Linuxa? Nie. Jeżeli nie funkcjonalność, to może skusi was bezpieczeństwo. W końcu Linuxy słyną z bycia bezpiecznymi. A wiecie, komu by się przydało bezpieczeństwo? Izraelskim wyborcom. Co najgorsze, najwyraźniej potrzebują zabezpieczenia przed własnymi politykami. Bowiem to właśnie przez błąd partii politycznej Likud wyciekły dane 6 milionów wyborców. Błąd polegał na wgraniu całego rejestru wyborców do aplikacji Elektor, która, jak się okazuje, była bardzo słabo zabezpieczona. Do tego stopnia, że nawet osoby bez specjalistycznej wiedzy mogły wejść w posiadanie wrażliwych danych, jak udowodnił izraelski dziennik Haaretz, publikując szczegółową instrukcję, jak to zrobić. Firma stojąca za aplikacją w rozmowie z mediami zapewniła, że w momencie, w którym usterka została wykryta, od razu ją załatano. Ale mleko już się rozlało i tak naprawdę nie wiadomo, ile danych wyciekło, a przynajmniej informacja ta nie jest podawana do wiadomości publicznej. Ron Barzik, specjalista w firmie Verizon, w swoim komentarzu do tego wydarzenia twierdzi, że każda organizacja wywiadowcza obce państwo, a nawet firma może w ten sposób uzyskać dane na temat każdego mieszkańca Izraela. Mówi: widziałem w życiu wiele wycieków danych, ale nigdy nie spotkałem się z tak absurdalnym incydentem, który jednocześnie wywołałby tak wiele szkód. Ciężki temat, szczególnie kiedy żyje się w tak niespokojnym regionie. Jednak mimo to oczy światowych mediów nadal zdają się być zwrócone na inną tragedię, czyli w dalszym ciągu niepowstrzymaną ekspansję tak zwanego koronawirusa z Wuhan. Odbija się to na świecie technologii. W końcu lwia część produkcji nowoczesnych urządzeń odbywa się w Chinach. Większość z Was pewnie już słyszała o tym, że w związku z tym opóźniają się na przykład wysyłki towaru z Dalekiego Wschodu. Ale to nie koniec problemów. Okazuje się bowiem, że problematyczna staje się również organizacja wielkich targów technologicznych, jak choćby MWC w Barcelonie. Mobile World Congress to największe targi technologii mobilnej. Pojawiają się na nich wszyscy giganci z branży, a jak się pewnie domyślacie, wielu z nich pochodzi z Chin. Stąd pojawiły się w sieci niejako uzasadnione obawy, czy w związku z dużą rzeszą reprezentantów dalekowschodnich marek nie dojdzie przypadkiem do niekontrolowanego rozprzestrzenienia się wirusa. Stąd MWC zostało zmuszone do wdrożenia specjalnych środków bezpieczeństwa oraz wydania komunikatu, w którym zapewnia, że całe wydarzenie będzie objęte szczególną kontrolą. Wśród środków zapobiegawczych mają znaleźć się m.in. mierzenie temperatury uczestników targów. Strefy cateringowe mają być regularnie dezynfekowane, a uczestnicy muszą potwierdzić, że nie mieli kontaktu z osobą zarażoną. Zastanawiam się trochę, jak oni to będą egzekwować tak naprawdę. Dzień dobry, mierzonko temperatury. Do tego wszyscy, którzy przebywali w ciągu ostatnich 14 dni w Chinach, muszą udowodnić, że nie byli w tym czasie w prowincji Hubei, w której zanotowano największą ilość zarażeń. Niestety, mimo tych środków ostrożności, część wystawców już zapowiedziała, że rezygnuje z udziału w imprezie. Wśród nich takie tuzy jak LG, Amazon, Sony czy Nvidia. Ale lista mniejszych i większych firm, które odpuściły sobie MWC, na tym się nie kończy. Inne, na przykład jak Huawei, postanowiły nie rezygnować z przyjazdu, ale zapewniły, że na miejscu pojawi się jedynie lokalny europejski personel. Mimo że organizatorzy nadal stoją twardo przy swoim, że impreza na pewno się odbędzie, to realnie w związku z falą rezygnacji całość wisi dosłownie na włosku. Do wydarzenia zostały jeszcze 2 tygodnie, więc zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. A ja na dzisiaj się z Wami żegnam i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!